Dzień dobry Państwu. Otwieramy podwoje jednego z miejsc o polskim ogrodzie zoologicznym, dlatego że dzisiaj chcemy w sposób szczególny złożyć życzenia opolskim hipopotamicom. Są dwie, Oliwka i jej córka. Dzisiaj w sposób szczególny świętują, bowiem dzisiaj Światowy Dzień Hipopotama. A mamy na świecie tylko dwa gatunki tego przepięknego zwierzęcia, ten ogromny nilowy i ten, który no, masą swoją oczywiście dużo, dużo mu ustępuje, bo maksymalnie waży do około 250 kg. I tak naprawdę dla Europy, dla nas został odkryty dopiero w XIX wieku, bo to jest zwierzę, które naturalnie występuje w Afryce, w Liberii. Zajada w tej chwili w okresie zimowym tu w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym sianko i oczywiście deserek, czyli warzywa. I oczywiście spędza ten czas spokojnie i leniwie, jak to z hipopotamem bywa. Ale dzisiaj jest ten szczególny dzień i dzisiaj zapraszając Państwa do Ogrodu Zoologicznego podczas ferii, zresztą nie tylko podczas ferii, bo idealna pogoda na to, by pospacerować po opolskim zoo, to dzisiaj w sposób szczególny zajrzyjmy tu do okienka, pomachajmy i złóżmy życzenia Oliwce i jej córce opolskim hipopotamom, które dzisiaj w sposób szczególny świętują. Drogie panie, wszystkiego najlepszego.